bardzo piękne święto. Także się cieszymy z wnuczkami, akurat tu jesteśmy na tym. Dziewczyny zadowolone. Za wszystko kochamy. To jest nasz naród, to jest nasz kraj. Przyszliśmy tutaj uczcić właśnie na stadion, cieszyć się razem z innymi tym wolnym dniem i piękną pogodą. I atrakcjami pooglądać tutaj to, co wojsko oferuje. Wydarzenie bardzo jest potrzebne. Ludzie są spragnieni wyjścia, bycia razem ze sobą, no a przy okazji razem świętowania Dnia Niepodległości, odśpiewania hymnu. Myślę, że to będzie duże przeżycie dla wszystkich. Pokazując małemu sprzęt wojskowy, sprzęt od strażaków, także tak powiedzmy, wdrażając tutaj młode pokolenie w to, jak wygląda nasza historia wojskowa, bo tutaj mamy przede wszystkim raczej sprzęt taki z okresu II wojny światowej, także oglądamy. Powinniśmy cieszyć się tymi wolnymi chwilami w gronie rodzinnym, przyjaciół, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, niepodległym. Pamiętać o tych, którzy to wywalczyli, a z drugiej strony przekazywać to na kolejne pokolenia. I myślę, że tu dzisiaj z definicji to czynimy, bo widać na stadionie, ile jest osób, jak dobrze ta impreza jest przyjmowana. Ona tak weszła już cyklicznie w obchody wojewódzkie Dnia Niepodległości. Mnie to osobiście bardzo cieszy i jestem przekonany, że z roku na rok będzie rosła.